Witam wszystkich serdecznie. No dziś miał być trzeci lot. No będzie, ale no, pogoda jest taka, jak ja mówię, no cały czas to pada. Nie ma tej pogody. Dzisiaj się zapowiadało, znaczy zapowiadali synoptycy na wszystkich stacjach pogodowych, że od dzisiaj ma być poprawa pogody, że od godziny 9 miało się ładnie rozpogodzić. A tu proszę, co chwilę pada. No pojedziemy, no nie wiem, czy zrobimy to 40, najwyżej wtedy się trochę skróci. Niby od wtorku ma być znowu już ładnie, czy od jutra, ale to mówię, jak dzisiaj pojadą, to jutro nie będę ich jeszcze raz pakował, czyli zapakuję w poniedziałek. Później może jeszcze jeden w tygodniu, później jest wystawa, no mówię, w Sosnowcu, gdzie jadę, no to akurat na ten weekend nie będziemy nic robić. No a dzisiaj się zobaczy. No. Może się troszeczkę rozpogodzi, choć mówię, mam wątpliwości. Gołębie są już zapakowane, od wczoraj czekają. Czyli na pewno gdzieś pojadę. Do usłyszenia. Trzeci lot. Pogoda nas niestety nie rozpieszcza. Zobaczymy, jak one polecą. Dzisiaj powinny już wylatywać, jest trzeci, tam będzie otworzymy, żeby wszystko poszło. No, tam jeszcze jeden został. Dobrze, a my jedziemy z powrotem. No jest brzydko, ale co mamy robić? Dobry lot. I udało mi się przyjechać. Znowu przed gołębiami. Nic nie ma. Czyli czekamy. Czekamy. No mówię, jest zachmurzone. Jest parno, mokro. Zobaczymy. Nigdzie ich nie widać. Się ładnie wyleciały, bardzo szybko. Bardzo szybko nabrały kierunek. Wiatru praktycznie żadnego. Wszystko stoi. Zobaczymy. Czekamy. System chodzi. Dzisiaj praktycznie trzy razy zmienialiśmy godzinę. Myśleliśmy, że ta pogoda będzie inna, ale tak to dzisiaj wygląda. Jest pusto. Czekamy na te gołąbki. Karmę trochę sypnęliśmy. W pojnikach herbata dzisiaj. Z elektrolitem i z glukozą. A gołębi jak nie widać, tak nie widać. Kruki latają. Gołębi nie ma. Czekamy. O, jest pierwszy gołąb. Trochę. Chodź, 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 chodź. Jest pierwszy. A gdzie reszta? Reszty nie widać, skąd on przyleciał, to nawet nie wiem. Odbiło go? Tak. O, aktywowany przez Tomasz Kondratowicz. Kantorowicz. 1140-980 prędkość. Coraz lepsze te prędkości, ale gdzie jest reszta?
Chyba, że to był ten, który ostatni z koszy wyskakiwał i się z tamtym już nie połączył. Czekamy dalej. Nic nie ma. A jest, 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 jest. Mija chyba parę minut, a tu praktycznie nic innego nie idzie. Oprócz coraz brzydszych chmur. Nie widać żadnych gołębi. A to jest... ...11.46, 6 minut minęło. Tomasz Kantorowicz, a gołąb to był... gołąb hodowcy to jest... chyba Michała Lasoty. Ale aktywowany jest przez Tomasza Kondratowicza. Kontorowicza. Zawsze to mylę te dwa nazwiska. A gołębi jak nie ma, tak nie ma. 6 minut różnicy. I nic nie widać. Dziwne to jest. Się pokazała cała grupa i tam u góry z drugiej, chyba z całkiem innych stron przyleciały, czyli ten jeden gołąb naprawdę ostatki miał dobre chyba 10 minut, ale też są znowu, widzę obce gołębie, czyli gdzieś się, o, bo to ten biały, ten trypułowy to nie jest na przykład stąd. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Pchają się, nie mają jak wejść. Chodź, 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 chodź. Tu są wszystkie nasze. A ty gdzieś... Chodź, 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 chodź. Za chwilę będzie widać wszystko, czy jest, czy wszystkiego nie ma. O, tam jeszcze, ale to chyba z tych obcych, czy to jest tutaj nasz jakiś gołąb? Chodź, 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 chodź. Nie, to jakieś obce gdzieś gołębie zabrały. To nic nie ma, idę im karmę jeszcze sypnę i za chwilę zobaczymy. O, klucz gęsi duży leci. Tu też pełno ptaków. O. A tych pozostałych 6 nie widać. A tu się zleciało całe niebo. No chodź, masz. Masz. Tutaj macie. No macie, macie. Cały czas nie ma 6 gołębi, zobaczymy to później na statystykach jutro, jak się puści, których nie ma. Tak, na pewno ci, którzy obserwują i śledzą swoje gołębie, to będą widzieć, których nie ma. Ja tego naprawdę nie robię, gdyż to jeszcze by mi miało czas zajmować, to nie dałbym już tego wszystkiego rady zrobić. No co? Co? No chodź, to jest ta, co była pierwsza.
No chodź. Znajdziemy. Kurczę, tu się obżarła. No masz. No, tu jakie... Karmiłem, to jeszcze dwa chyba wpadły. Tak, 74, 75. Czyli cały czas powolutku się schodzą. Dobry lot, czekamy na resztę. No.